Siema mordeczki, ja jestem konserwator. W dniu dzisiejszym ten oto człowiek zaprosił mnie na odcinek do mnie. Nie wiem dlaczego. Powiedział, że ma fajny pomysł. Nie wiem, o co mu chodzi. Powiedział tylko, że się spotkamy przy AMG. Bo nie wiem co. Co ty tam wymyśliłeś? Bo ja zostało zadanie. Jakie zadanie? O co ci w ogóle chodzi? Będzie się jechał 24 godziny w AMG. Fajnie, w AMG 24 godziny. Będę przy tym zarabiał pieniądze. O dobra, okej, okay. Ja jak sianko to okej, okay. Ja jestem pierwszy, nie? Wyślę. Dobra, słuchajcie, wymyślił sobie o 7 rano, żebyśmy się spotkali koło AMG, nie wiem dlaczego. Jeszcze czekałem na niego pół godziny, bo wyszedłem wcześniej, jak zwykle. To co ty wymyśliłeś w końcu? Siano, będzie? Przez 24 godziny musisz jeździć w AMG. Tak. Będziesz wykonywał zadania, za które będziesz dostała pieniądze. Dobra. A was zapraszam na odcinek. Dobra kochani, jesteśmy już w AMG, zaczynamy dobę, także jakieś pierwsze zadanie? Co zrobimy? Włącz nawiew na maksa i przesiedź tutaj przez 15 minut. Na ciepło. Ale to co, na maksa gorąco? Tak. Słuchaj. Na maksa. Na maksa? I nawiew na maksa. 16:06 mamy. Ty, on tu szybko daje, ej. Tylko ja wysiadam, bo ty będziesz siedział. To twoje są zadania. Jak ty wysiadasz? Normalnie. Żartujesz sobie. Gdzie ty idziesz? Ej! Nie żartuj sobie, chodź tu! Wysiadam. Nie ma, chodź tu! Siedzisz razem ze mną, wymyśliłeś miłego zadania? Grzania. Ten film siedzisz razem ze mną. Dawaj tu! Miłego grzania. Ale nic nie mówiłeś, że se mogę szyby otwierać. Musi zamknąć. Co? Może powiesz, że edit do umowy, co? Tak, wytnie się i się wklei. Nie. Zamykaj to. Co? Raz. Zamykaj to. Co to? Szyby całkiem. Tak. Wszystkie. Do końca. Do końca. Niech się teraz dusi. Zamykaj szyby. He? Zamknij szybę. Odkurzyłaś mnie. Ona tak sama, mówię. Czas od nowa będzie. 2 minuty dłużej masz. Nie, ja nie mogę, człowieku. Nie wykonałeś tego. Ja nie widzę takiego kropca. Człowieku, jak tam jest gorąco! Kto teraz tym będzie jechał? Ty, bo masz tam kolejne zadanie za chwilę. Ty, miał być 24 w AMG. I będzie, dopiero początek. Ale zmniejszamy już ciepło, koniec. No tak. Ja nie chcę tych pieniędzy! Ale zadanie będzie jeszcze. Mercedes! Tak, proszę. Zmniejsz temperaturę w samochodzie. Słucham? Mercedes, zmniejsz temperaturę w aucie. W kabinie. Co chcesz teraz zrobić? Ale debilka. Już mi lepiej. Poczekaj, fajna muzyczka. Zobaczcie, jaką fajną koszuleczkę. Gas Monkey Garage. Gdzie jedziemy? Jedziemy gdzieś? Czy co robimy? Jedziemy. No tą ręką się nie da. Wszyscy drugą. To daj. Niepotrzebne ci. Kto ci nie da? Nie, bo zaraz mi walną tego. Dobra, następne zadanie można. Następne zadanie? Łatwe, trudne chcesz? Obojętnie. To jeźdź przez całe miasto 20 na godzinę. Co? Tak, przez całe miasto. 20 na godzinę, równiutko. Równiutko 20 na godzinę. Tak jest. Takim samochodem chcesz jechać 20 na godzinę. No ale za 500. O, 20. Dobrze, przepraszam, nie chciałem. No ale tu muszę się zatrzymać na czerwonym. Nie mogę jechać 20, no co ty, ej. Jedź. Zadanie. Jedź na czerwonym. Dobrze się zmieniło na zielone. Mamy tu jeszcze więcej światła, nie zapomnij o tym. A więc co? No to dobrze. Tak wpadł ci pomysł. Za każde przekroczenie, nawet o 1 km,
Masz 50 zł mniej. Jedź. Jedź na, czerwono. Nie. Jedź. Nie, no nie mogę łamać przepisów. Masz mniej. No dobra, to już jest 400. To... No, to masz 100, wiecie. Jak chcesz 400, to zaokrąglamy na dół. Powiedziałeś. Ja się, się pomyliłem, tylko mordą, no. No trudno, za pomyłki trzeba płacić. Ja nie wiem. Dobra. Nie przy... Co nie przyspieszaj? Takim czymś nie da rady wolno jeździć. No i już jest po zadaniu. Jak po... Kolejny pięćdziesiąt miał być. Mam w kieszeni. Czyli co, już się z tobą zostało? Nie. Już koniec tego zadania, przegrałeś. Ja o jeden kilometr. Drugie zadanie mógłbym mieć tysiaka. Co ty mi w ogóle za zadania, człowieku, wymyślasz? Wymyślasz mi zadania, żeby sobie tylko których nabić kieszeń. Nie możesz wykonać. To jest nabijanie jawne tobie kieszeni. Coś, kurde, myślę nad kolejnym zadaniem. Co tu myśl? Bo miasto śnieg zaczyna padać. To myśl, bo miasto nam się jesteś na krótki rękaw. O nie. Śniegu jest dużo. Nie. Nie możemy wysiadać. Ha! Nie musisz bang, wysiadać. 24 godziny w MG. Oczywiście. Co? A ten samochód ma klimatyzację? Ma. Najpierw miałeś na maksa ciepło. To teraz otworzysz wszystkie cztery szyby, wysadzisz mnie i będziesz jeździł po ulicy w tom i z powrotem. Od tego ronda do tego. Z nawiewem na maksa i z klimatyzacją. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Chciałeś zadanie? Masz. Jesteś niemożliwy. Dobra, wysiadę. Jesteś niemożliwy. To ty jesteś. Skąd ty w ogóle bierzesz te chore pomysły? A dlaczego ty ich nie wykonujesz? Bo są chore! Gdybyś może więcej płacił to... Klimatyzacja. Hello. Hello. Już. Dobra. Szyby wszystkie na dół. Wszystkie, ty mnie też. I teraz wycofuj, albo sobie zawróć. Jak zimno! Niech trochę zmarznie. Wiesz co? Żebyś trzymał swoją kamerę, nie mają tam gdzieś tutaj zostawił, wiesz? Ale wrócę. A wiecie jak to ciepło jest? Od ronda do ronda. Tak jest. I jak? Jest mi cholernie zimno! Wykonałem zadanie czy nie? Dobra, wykonałeś, wystarczy! Wykonałeś, masz to 500 stówek. Dobra. Jeszcze mi drzwi zamknął. Jeju, pierdziele, człowieku, jest mi tak zimno! To teraz idzie do twojego fana. Gdzie jedziemy? Do twojego fana. Do jakiego mojego fana? Na chodziłem. Na chodziłem, zamknij się. Dobra, słuchajcie. To zrobimy tak, nie będziemy wam tego nagrywać, bo to bez sensu wam nagrywać naszą trasę, jedziemy na Chociwel do fana. Ty tak planujesz całe 24 godziny urozmaicić? Tak. To bomba, słuchajcie, jak dla mnie odcinek zapowiada się fascynująco, będzie dużo do zrobienia, zobaczymy jak mnie złapie zmęczenie, co to będzie. Będzie mi się już chciało spać. Klimatyzacja działa pobudzająco. Bardzo, ty. Ale chociaż 500 zł zarobiłem, słuchajcie, tyle dobrego. Tysiaka przerąbałem, ale chociaż 500 zł jest. A za kolejne zadanie będziesz miał 1000 do wygrania, ale jeśli go nie wykonasz, no, te 500 będziesz musiał oddać. I 500 dołożysz z własnej kieszeni. Dobra. No i super. Dobra, to słuchajcie, co chwilę wracam. Dzień dobry bardzo, jestem konserwator, hej. Dałem olejnikowi klej. I tu w lewo teraz. I stoi po lewej stronie. O, też Mercedes. Ale to. To zawrócić sobie. Strzel, strzel. I co? Otwieraj mu drzwi. Ja mam mu drzwi otwierać? Robimy 24 godziny w AMG, także nie mam jak teraz. Butelkę ci dam. Porobiłbym z wami. Dobra, to mam dla ciebie zadanie. No.
No. Zgarnęliśmy swojego fana. No. Tak, jest tam z nami. Siemanko. Więc miłość. Przejedziemy miłość. Się z nim po jego miejscowości i zada ci trzy pytania, na które musisz odpowiedzieć szczerze. Mogą to być nawet niewygodne pytania. Dobra. Przygotował sobie już nawet. Dobra. Dobra, miłość, to jedziesz, no? Zaczynanie w pierwszym. To pierwsze, jak poznałeś się z kamerzystą? Z kamerzystą? Z kamerzystą poznałem się przez Kubańczyka. Kubańczyk robił, mieli nagrywać z kamerzystą płytę i kamerzysta chciał zrobić studio. I Kubańczyk mnie o to poprosił, żebym to studio zrobił. Ja na nich to studio zrobiłem. I tak się poznałem z kamerzystą, a później to już jakoś tam szło dalej, leciało. Postać powstała na YouTubie. No i tak jest do dzisiaj, nie? To drugie pytanie. Kto pomagał ci z rozpoczęciem kanału? Kto mi pomagał? Pomagał mi z rozpoczęciem kanału kamerzysta. Kamerzysta dał mi pieniądze na ten kanał. Znaczy pieniądze. No, dał mi pieniądze na sprzęt, abym mógł nagrywać. Fakt to. Tam prosto. Dobra, zabinę. Tam. Dał mi pieniądze na sprzęt, żebym ten ja rozpoczął. Faktem dużo sprzętu sobie sam jeszcze musiałem dokupić, jakieś programy komputerowe, nie programy, to wszystko, bo tam sama kamera i parę jakichś tam rzeczy, to nie jest od razu YouTube. No ale on mi pomógł, plus jeszcze później, jak dodawałem pierwszy film, to pomógł mi Kruszfil, pomógł mi szofer. Tak naprawdę później już to wszyscy mi pomagali, ale głównym inicjatorem, żebym zaczął nagrywać na YouTube'a, jest kamerzysta. Tu? Gdzie chcecie jechać? Prosto. Jedziesz teraz prosto. No i co, odpowiedź ci satysfakcjonuje? Tak. To mów wal dalej. To prosto, nie? Mhm. To trzecie pytanie, co skusiło cię... Ty prosto, trzy drogi! Tutaj lewo, to pierwsza tam? Lewo. To jest wyśle. I trzecie pytanie, co skusiło cię do nagrywania na YouTube? Znaczy, wiesz co, skusiło mnie? Może mnie nie skusiło, tylko zaproponował mi to kamerzysta, żebym zaczął nagrywać. Gdy oni wyjechali do tej nowej rezydencji, żebym nagrywał filmy z jego starego domu. No ja nagrywałem te filmy. Później powiedział, żebym przyjeżdżał tam do nich do rezydencji i nagrywał stamtąd. Powiedział mi oczywiście o zaletach i finansowych i tak dalej, bo nie oszukujmy się, ludzie, którzy tworzą na YouTubie i mają więcej wyświetleń, oczywiście na tym YouTubie zarabiają. No i większość tak naprawdę po to robi. No jest to też fajny, powiem ci, fajna forma zabawy. Kręcenie filmów uzależnia tak naprawdę, bo to jest fajna zajawka. Zobacz, jedziemy sobie teraz samochodem, kręcimy sobie film, tak? Fajnie sobie rozmawiamy, tak samo wiesz, robimy jakiś film typu, nie wiem, najszybszy Uber w mieście, jakiekolwiek filmy, to jest świetna zabawa tak naprawdę. I później w tym momencie siedzisz w fotelu, mówisz, kurde, czegoś mi brakuje, nie? I tak naprawdę brakuje ci tego nagrywania filmów, nie? No. Jeszcze jedno, no to mów. To masz inne zainteresowanie niż nagrywanie filmów? Mam, wędkarstwo. Wędkarstwo. Bardzo, bardzo lubię wędkować. W ogóle ty masz fajne jezioro tutaj w tym, nie? Ale tutaj same sumy są. Tu wszystko sumy powyżerały, bo niestety kusownicy powyłapywali z innych jezior. Od wszystkiego. Mhm. I nawpuszczali tych sumów i sens sum wszystko wygryzł. Aha. Dużo ludzi pisało, że chce film z wędkarstwa, więc może kiedyś. Jeżeli chcecie film z wędkarstwa, napiszcie to w komentarzu, także zrobimy dla was film. A Tomek napisze do mnie. Tak, a ja napiszę do niego i przyjedziemy tutaj. Przyjedziemy tutaj, zrobimy film z wędkarstwa, pojedziemy razem na stawy, czyli zrobimy kilka filmów. Patrz, tam patrz jeszcze na kilka filmów normalnie. Także wędkarstwo, no i to fajna sprawa, wędkarstwo, no zajawka jakaś też, nie? Także no wiesz, to, co ja ci tam mogę powiedzieć. No możesz pytać jeszcze o coś chcesz. Nie wiem. Przy okazji pozdrawiam tych, co się skaleczyli w Sylwestra. Pozdrawiamy tych, co się skaleczyli w Sylwestra. Dobra, słuchajcie. My sobie jeszcze pogadamy, pojeździmy, tym nie będziemy was zanudzać, także... To co, pojeździliśmy z fanem, pogadaliśmy i co teraz? Ja się już ubrałem, kochani, bo było zimno. Czekaj, bo będzie za bardzo szumiało. No i co teraz robimy? Wracamy do Stargardu i po drodze dostaniesz kolejne wyzwanie. Ja, to dobra. Ale wykonałem zadanie. No, wykonałeś. Dobra, słuchaj, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję wam bardzo. Miło było. Słuchaj, będziemy kręcić jeszcze odcinki.
To poza kamerami dasz mi numer telefonu i ten. I pojedziemy na ryby i zrobimy jeszcze jeden wypasiony odcinek. Może nockę zrobimy? Można i nockę. Ty i te twoje pomysły! Tylko kto? Namówiłeś mnie. Mam dla ciebie kolejne wyzwanie. Jakie? Najpierw podjedziesz mi po szejka. Po szejka? Tak, mam ochotę się napić szejka. A później... A po co ci na szejk? Do picia. Czekoladowego. Ale ty musisz, ja wiem, ty te swoje szare komórki. Ja. Cukrem musisz do... Drugie. Lubasku ty! No. Zamknij się. Przepraszam. A drugie... No. Musisz umyć samochód bez wysiadania. No jesteśmy na menu, dobre. Ja nie wiem, jak to planujesz, nie mam żadnego pojęcia. Tutaj masz do wygrania 1000 zł, więc... Tu na menu 1000 zł? Tak. Za umycie fury? Mi w życiu nawet jak nikt tyle nie zapłacił za umycie fury, ty. No dobrze. 2 zł już muszę zainwestować. Wojaka tylko? No co to być? To mały Mercedes. No dobra, czekaj. Pyk. Dobra, zgasimy go, żeby nie było. Wujaka, mówisz dwójka, czekaj. Przestałeś portfel. Dobra, ja już zainwestuję w niego. Zainwestujesz tego dwójaka? Tak. Dobra, to inwestuj. Jak masz to? Mordo. A ja sobie otwieram okno. Ja nie wierzę, ty w życiu jeszcze nie robiłem takich chorych rzeczy. Ej, ja wstydzę opłatą. Trudno. Tak? No. Co ty? Dodatkowo dostaniesz 200 zł. No. Jak umyjesz felgi. Co? Tak. Dam radę. Bardzo dobrze. Teraz z tyłu. Ujo! Ja pierdzielę, ale ty masz pomysły, człowieku! Ja pierdzielę! Dobra, dałeś radę. Już mi niewygodnie. Wygrałeś. Ja już bym najchętniej skończył to wszystko. Bo mi już niewygodnie w tym MLG. Słuchajcie. Ja wam coś powiem. Niby fajne auto AMG, ale jest już mi tak niewygodnie, tak mi... No niewygodnie mi, no powiem wam, masakra. Zobaczcie. Paju umyje. A, bo mu dwójki szkoda. Mówi, trzeba opłukać furę. To niech puka, zobaczymy co jeszcze mi wymyśli. Powiem wam, że ja się boję. Naprawdę. Ja cię wcale nie obgaduję, wiesz? A wiesz co ci powiem teraz? No. Że nie wygrałeś reszty pieniędzy. Jak dodatkowych. Wiesz co, Tomek? No mów. Jednak to jest twój odcinek. No, no ja cię nie rozumiem teraz. Bierzmy do domu. No. Ja jadę spać, pograć sobie. A co ja będę robił sam w tym samochodzie? Będziesz siedział 24 godziny. Proste. Ty żartujesz. Nie, nie żartuję. Chcę jeździć po mieście. Co godzinę będę cię dzwonił na kamerce, żebym... Co godzinę może to nie. Wybiorę sobie godziny, w której będę do ciebie dzwonił. I na kamerce musimy pokazywać, czy siedzisz w samochodzie. No dobra. W końcu odcinek to odcinek, siano będzie z tego. Dobra, jedziemy na chatę. Cześć kochani. Siedzę już tutaj. Kupę godzin jest. Tu jest słabo widać, pokażę wam na zegarku. Może się wyostrzy w końcu. Jest 22.03. Siedzę tutaj 4 godziny. Nudzę się w tym AMG. Pograłem sobie, wszystkie gierki mi się skończyły. Nie wiem, nie wiem co mam robić, nie wiem. Dzwonię do niego. Halo? Ty? Co tam? Już mi się nudzi w tym AMG. Słuchaj, jest 22.03. Już mi się nie chce, no. No ileż można? Ja rozumiem 24 godziny w AMG. No ale bez przesady. Człowieku, stoję na parkingu pod jakimś sklepem. Wszystkie gierki przechwyciłem. I tyle, no. A gdzie ty pojechałeś?
Ty miałeś iść spać, oszukałeś mnie. Patrzcie. Rozładował mi się telefon. A on mi powiedział, że 24 godziny to 24 godziny. Nie mam ładowarki. No i cóż. Nie mam żadnego pojęcia, co mam robić. Zobaczymy. Może się wszystko uruchomi. Cyk. Działa ładowarka. Kochani, jest 5:11. Dopiero co tak zdrzemnąłem się. Co ja mogę wam powiedzieć? Nie chcę się jeszcze siedzieć. Jest to już ciężkie zadanie. Te 24 godziny. No. Kurde, no. Nie wiem. Nie wiem, dzwonię do niego. Zobaczę, co on na to, żeby to już skończyć. Trzeba się poświęcić. Ty, ale słuchaj. Ja im tutaj pokażę, bo to jest. Która jest godzina? Jest 5:12 już. Mi się już nie chce, wiesz? Ja mam dosyć. Także ja sobie idę stąd. I nara. Nara. Widzicie, on sobie smacznie śpi, a ja mam się męczyć. Kochani, nie chce mi się i tyle. Także ja stąd wysiadam. Koniec zabawy. I cóż, no, krótko może podsumowując. O Jezus Maria. Krótko podsumowując odcinek. Jak można spędzić 24 godziny siedząc w Anglii? Przecież to jest chore. Co mogę wam powiedzieć? No, niby nie wiem, czy kasę wygrałem, czy nie wygrałem. Nie obchodzi mnie to już w sumie. Co mogę wam, kochani, powiedzieć? No, nie wiem, czy kasę wygrałem, czy nie wygrałem. Nie obchodzi mnie to w sumie już w ogóle. Uczę mi się spać, jestem zmęczony. I tyle, no. Może końcówka miała być trochę inna, ale nie wyszło. Bo to nie ma sensu. Takie męczenie się. Także słuchajcie, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Do subskrybowania kanału. Także jeżeli ten czerwony przycisk tutaj widzicie na pełeczku, wciśnij tam na dole. Jak to mówią wszyscy. Ja powiem tak samo. I dziękuję wam. I zapraszam na następny odcinek. Cześć.